Jako, że ostatni odcinek z chorób był w sierpniu, to przyszedł czas na przypomnienie sobie o tej otóż miniserii. A zatem zapraszam do oglądania. Mike to postać z drugiej obsady, która reprezentuje czwarty i piąty sezon totalnej porażki. Z historii wiemy, że choruje on na osobowość wieloraką. Jest to choroba, przez którą można by powiedzieć Mike ma rozdwojenie jaźni. Raz można by powiedzieć, że jest sobą, a innym razem Manitoba Smithem, innym razem Malem, a jeszcze innym razem Swetlaną i tak dalej. Jest to dość ciężka choroba, bo przez tę chorobę w przeszłości mógł sobie narobić sporo problemów. Być może mogło dojść do kłótni między nim a członkami rodziny, a może nawet przed Zoe Mike miał inną dziewczynę, która być może nie uwierzyła w jego chorobę. Stąd miał te obawy co do związku z Zoe. No i też trzeba spojrzeć na to, że jednak kiedy był on malem, to wpakował się do poprawczaka. Czyli można by powiedzieć, że miał małe problemy z prawem. Jeśli chodzi o jego chorobę, to zachęcam na zapoznanie się z tym, co umieszczę w opisie. Gdyż tutaj nie trzeba było jakoś zbytnio posiłkować się jakimiś innymi stronami. Aczkolwiek polecam poczytać, bo jest parę smaczków, o których tutaj nie powiedziałem. Następna będzie Amy. Jest to siostra bliźniaczka Sammy i co z nią jest nie tak? Ano dużo. Przede wszystkim co możemy zobaczyć oglądając Wyspę Pakitew, że pała nienawiścią do siostry Sammy lub Sammy. I nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie fakt, że tak naprawdę patrząc na ich zdolności przetrwania i ogólnie umiejętności, to obie są na takim samym poziomie, bo pamiętajcie, 0 razy 0 to wciąż 0. Tak więc w mojej opinii tutaj idealnie pasuje coś, co już się przewinęło wcześniej, czyli paranoja oraz megalomania. Tak, Amy jest megalomanką. I to całkiem sporą megalomanką, muszę przyznać. Wystarczy obejrzeć wszystkie odcinki, gdzie to za każdym razem stawia się wyżej od swojej siostry. Jest to przykre, no ale cóż, miejmy nadzieję, że siostry w przyszłości się pogodzą. I tego im z całego serca życzę. Następna będzie Ella. Kolejna postać z Wyspy Pakitew. Z pozoru niewinna dziewczyna, która jedynie po co przyszła do programu, to tylko po to, by sobie pośpiewać. No i przy okazji pomóc zwierzakom w potrzebie, co można było zobaczyć, że śpiewem powodowała, iż zwierzaki z agresywnych stawały się pasywne. Jednakże być może, mogę się oczywiście pomylić, ale patrząc niestety na Ellę, można dostrzec, że choruje ona na autyzm. Czym przejawia się autyzm? Autyzm jest objawem schizofrenii, polegającym na zamykaniu się chorego w świecie własnych przeżyć. Autyzm wczesnodziecięcy jest zaburzeniem czynności mózgu, w którym dziecko wykazuje zainteresowanie przedmiotami, nie ludźmi i często nie jest zdolne do porozumienia się za pomocą normalnej mowy. Pojawia się przed upływem 30 do 36 miesiąca życia. W mojej opinii opis pasuje jak ulał do Ellie, z jednego powodu. No żyje ona troszkę w swoim świecie, gdzie to wszyscy są dobrzy i nikt nie jest zły. I niestety, ale to daje tak zwanemu buliemu, czyli potocznie na polski osiłkowi, na znęcanie się nad taką Ellą. Takim bulim lub osiłkiem jest Sugar, która znęcała się w tym sezonie i to bardzo nad Ellą. Do takiego stopnia, że była nawet skłonna napisać anonim, tak, z błędem, żeby Ella dostała bęcki z programu. Cóż, jest to przykre i szczerze powiedziawszy troszkę prawdziwe. Nie mówię, że wszyscy, ale niestety są osoby, które potrafią dla własnych korzyści znęcać się nad osobami niepełnosprawnymi, dla zaspokojenia swoich jakichś dziwnych potrzeb. Ale nie będę taki i nie będę wskazywał paluszkiem o kogo chodzi, bo to nieładnie. No i na samym końcu ten Ancymon Leonard. Cóż, o nim nie trzeba jakoś super się wypowiadać, bo wszyscy widzimy, co się dzieje. Jest to dzieciak, który wmówił sobie jakieś nadprzyrodzone siły magiczne, które pozwalają robić mu rzeczy, których szary człowiek nie potrafi. A tak naprawdę to rzeczywistość go zweryfikowała. Jakbym miał mu przypisać jakąś chorobę, to po prostu wklepałbym mu uzależnienie, które utrwoniło się w nim przez zbyt długie spędzanie czasu przed komputerem i wmówienie sobie, że jest się jakimś czarodziejem z Nibelandii. Tak więc Leonardzie, abyś wyleczył się z tej ciężkiej choroby, jaką jest uzależnienie, to mógłbym ci dać skierowanie, abyś na spokojnie się wyleczył i wrócił do rzeczywistości, bo się strasznie odklejasz. Przynajmniej tak ja uważam.
I to tyle na dziś. Bardzo dziękujemy za ponad 600 subskrypcji na kanale. Nie ukrywamy, że jest to dla nas świetny wynik i bardzo się cieszymy, że mimo tego, że część z Was się znudziła totalną porażką, to mimo co dalej śledzicie i wyczekujecie od nas na materiały. Spodziewajcie się na dniach nowych materiałów, bo jest o czym porozmawiać. No i oczywiście, jeżeli chcecie, to polecajcie kanał swoim przyjaciołom, którzy również interesują się totalną porażką, by móc oczywiście rozwinąć razem z nami ten otóż kanał. Na dziś to tyle, trzymajcie się i cześć!